Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankuś i zapraszam na kolejny odcinek z Red Dead Redemption 2. Chciałem sobie zmienić ciuszki między odcinkami, w zasadzie zmieniłem sobie ciuszki między odcinkami, ale nie jestem pewien, czy obecny zestaw, który mam do wyboru, mi odpowiada. Wymyśliłem sobie coś takiego. No najgorzej to nie wygląda, moim zdaniem. Gdyby wyglądało najgorzej, to bym wam tego nawet nie pokazał. Gdzie tu jest? Jakieś słońce, światło, cokolwiek. O, coś takiego. Czarny koszul, żółta kamizelka. Coś za jeden. A, to jest ten od Riscold, co żeśmy go ten... Dobra. No, boy. A no właśnie, bo on nas uratował przecież. Dobra, chciałem sobie sprawdzić, czy mam kamerę najbardziej oddaloną, jak to się da. No. Także ten, ale chyba jednak zostanę przy... Albo wiecie co, pobujamy się chociaż w część odcinka w tym stylu. I tu widzę, mam jakiś pytajnik. Mary Beth? A, ty z nią tańczyliśmy! No, co tam. I guess. He seemed kind of worried. Of course I'm worried. What about? The whole world's changing. Even I see that now. Our time is pretty much past. They don't want folk like us no more. This their rules will be damned with you. No more outlaws. No more killers. Now it's us being hunted. Oh, they ain't stopping. We went and made our choices a long time ago. I guess we gotta pay for our sins. Oh, Arthur. What a sad world we live in. Well, I ain't sad, Mary Beth. I'm just... I'm realistic about what's coming. But I keep killing animals. Needlessly. I don't know. Arthur. Oh, Arthur, you're the only one of these fools knows just how lost he is. Ain't that the truth? Ain't that the truth? No, to sobie porozmawialiśmy. Nie wiem, czy tu zawsze mogę liczyć na takie słowa otuchy od Mary Beth, czy coś. Dobra, bo zauważyłem jeszcze jedną ikonkę, która mnie bardzo interesuje. Hi there, Arthur. Dzień dobry. Mianowicie, gdzieś tu z tyłu coś się dzieje. W ogóle jak się przebierałem i szedłem w stronę konia, to ktoś mi, jakaś kobitka mi powiedziała, że ktoś mnie szuka. Właśnie nam się pojawił kolejny znacznik na mapie tutaj obok. Javier, co tam, co ja mogę? Napadnij na gospodarstwo. Aha, czyli kolejna jakaś aktywność poboczna. Dobra, mogę zagrać na gitarze? Nie umiem. Szkoda. No, wszyscy pochlali, wszyscy na kacu dzisiaj, no wiadomo. Co? Aha. Najebany to do domu. No, ja chcę iść na polowanko. Ja chcę zobaczyć, jak wygląda polowanko. Ja już chciałem sam coś upolować, ale... Sam się chciałem wybrać na polowanko. Ej, Dutch, spokojnie. Caught you at a bad time. Just don't play games, Arthur. I ain't.
Tyś wczoraj był jakiś taki bardziej zadowolony. No, ja chciałem sobie sam popolować, ale mi dziki uciekły, więc no. Idź na polowanie. Zobaczmy, jak to wygląda. Greatest of gifts. An unguarded stagecoach. No, you simple-minded fool. Bison. Bison? Oh. Bison. From which you can get anything. Shit. There's some over on the plains, I believe. I saw a couple of long way masz... off. Oh. Iwerę zajebistą. Good luck. You wanna come with me? No. I'll show you how we hunt one. Sure. Why not? Jak mi dasz taką pukawkę? Bardzo chętnie, bo z łukiem albo z tym moim samopowtarzalnym to chyba niewiele zdziałam, co? A może? Zobaczymy. Bo nie mam nic innego, nie? Aha, nie mogę teraz sobie sprawdzić. Dobra. Nie muszę wyjechać z obozu, żeby móc broń sprawdzać. No i u siebie w namiocie mogę konfigurować broń, jaką chcę mieć przy koniu. Aha. Tu są bizony, mówisz? A przyłożymy ucho. Są bizony. Nie musimy przykładać ucha do ziemi. No. No. Zabij bizona, tak po prostu? Co ja tu mam? Karabinek powtarzalny, dubeltówka, no i tyle. No nie wiem, może karabinkiem spróbujemy. A czy gra mi coś powie? Mogę zbadać tego bizonca na przykład. Żebym wiedział, czym go najlepiej ustrzelić. Bizon amerykański. Pokaż informację. Karabin wyborowy. No kurna, nie mam karabinu wyborowego. Dobra, czy... Nie chcę strzelać. Jak się anuluje? Dobra, ej, bo mi zajebie zaraz. Nie, bo chciałem zobaczyć, czy mam jego słabe T. W sensie, w to najlepiej trafić, bo w online tak jest, że mam serce i głowę zaznaczoną. No dobra, no to nic, spróbujemy. Jak karabin wyborowy, no to raczej łukiem mu za wiele nie zrobię. Dobra, to spróbujmy... Spróbujmy go zajść jakoś tak w miarę. Żeby mu w głowę trafić. Oż ty cholera jedna. Ale chyba bez spowolnienia czasu to... To lipa. No ale ja nie chcę mu tyle strzałów posłać, no. Ja chcę mu jeden konkretny. O, może teraz? Aż kurde! No naprawdę, chcę go jednym... Ło! Nie trafiłem. Chcę go jednym strzałem powalić. No nie wiem, czy konkretnie na tym mamy się skupić, no ale już się wolę na nim skupić. Chryste, panie! No, no mówię tym... Kurwa, tym popierdółkom to ja mu nic nie zrobię. Ja go wymęczę tylko, za niego zabiję. Dobrze jeszcze, że on jakiś agresywny nie jest. Chyba słabnie, co? Takie mam wrażenie lekkie. No nie jestem zadowolony z tego. No dobra, no może i wszystko się przyda, no ale... Ale jest... Piękna bestia, no. Szkoda. Chyba już nie będę chodził na polowania. No, skóra bizona, zły stan. No jasne, że tak. Co chcesz sprawdzić? A, rogi też mam. A. No dobra, to chodźmy. Wow! Why would someone do that? I don't know. But I see tracks heading in this direction. I say we follow him. All right.
Dobra, bezmyślnych myśliwych będziemy ścigać. Nie ma problemu. Don't know why anybody would just leave them here to rot like that. No właśnie, no zabijanie, nie wiem, ustrzelenie dla samego ustrzelenia jest bez sensu. Gdzie? Żadnej skóry, mięsa, rogów, nic, po prostu. A, on tak jakby umarł dopiero. Po prostu ustrzelony i nic więcej. Dla samego ustrzelenia. Trochę lipa, no. Trochę lipa. Bimber? Dobrze brzdem? Dobrze brzdem, Bimberek. No, Artur, podzielisz się z nami odkryciem? Kto to był, gdzie są, dokąd poszli, kiedy wrócą? Tam? Dobra, myślałem, że po prostu pojedziemy na polowanie, wyśledzimy, wytropimy jakąś zwierzynę. Ustrzelimy. I oskurujemy. I wspomożemy nasz obóz, a tu kurde, grubsze śledztwo się z tego widzę. Arthur, look. Smoke to the north. Could be another camp. Let's go check it out. Po cholerę tak blisko siebie obozy robią? Podążaj za Charlesem. No to dalej, Charles, ruszaj. Czy ja muszę za ciebie podjechać, żebyś ruszył? Jak to przeważnie w takich sytuacjach bywa. Właśnie. Games will be games. Jak masz za kimś iść, to najpierw musisz się ustawić za nim. No i teraz mi głupio, że ja będę chciał iść na polowanie, jakiegoś dziczka ustrzelić czy coś. No, też co prawda dla skór, mięsa i inkszych trofeów. Ale no mimo wszystko będzie mi głupio przez tę misję. Cholera, mogę jej nie robić. Co cię wpierdol, sadyści? What's your problem? I said, did you fools shoot those bison? Calm down, you black or red bastard, whatever the fuck you are. Did you shoot them? Yes, we did. We shot them bison, we'll shoot you too if you don't get. What business is it of yours? What? We. It's that business of mine! Good God, you're crazy! I got a family. A family. Don't shoot me. Stand back, Charles. I'll get you some answers. What the hell are you doing? Why are you killing those bison and leaving them to rot? I don't know what you're talking about. God damn it, tell us or you're dead. Oh, okay. We were paid to kill as many as we could and make it look like it was Indians. Just kill him, Arthur. No, please. Don't kill me. I'm begging you. All right. Get out of here. Just don't shoot me, mister. I got a family. Then run away. Why did you do that? He didn't need to die. Maybe he'll go tell his friends now what happens to poachers. I've seen enough of this. I'm heading back. Okay. I'm gonna see if there's anything worth taking from their camp. I'll catch up. No dobra, Artur, jak tak mówisz, że sprawdzimy, to sprawdzimy. No nie musiał chłop umierać, no ten też nie musiał.
Chociaż ten się co prawda rzuca, on już wyciągał rewolwer, więc no to bardziej był ten. Bardziej była obrona własna. Ale no faktycznie, jakbyśmy ich zabili, no to ci ludzie, którzy im zlecili to stwierdziliby, że no dobra, no jakiś nieszczęśliwy wypadek, a tak no chłop może faktycznie pójdzie i powie, że dwóch psycholi skutecznie uniemożliwia kłusownictwo. Zatruty nóż do rzucania. O, przyjrzy się dokumentowi, what? Twój rdzeń zabójczej precyzji. A, dobra, nie o to mi chodzi. W starciach z dzikimi zwierzętami łowca często tam staje się zwierzyną łowną, jeśli pozwoli ofierze podejść zbyt blisko. Rzucenie nożem bywa skuteczne, ale może spowodować utratę dobrego noża, gdy zwierzę ucieknie z nim wbitym w swoje ciało. Receptura sprawi, że zwierzę padnie w ciągu kilku sekund do otrzymania rany. Niezbędnik pioniera. Nóż do rzucania. Oleander pospolity. Sposób przygotowania. Weź nóż do rzucania i ostrożnie wetrzyj oleander pospolity w jego ostrze. Schowaj do torby. Wskazówka trapera. W przypadku braku źródła wody nie zastępuj jej alkoholem, wodą morską, uryną czy krwią, gdyż grozi to delirium. A, dobra, się pewnie jakbym sam się zażgnął albo coś, co? Nie, kurwa, odwrócić chciałem. Dobra. Chociaż chyba nie musiałem. Odpocznij, wytwórz, upiecz. Coś jeszcze by mnie tutaj interesowało? O, jeszcze jest. O, to trochę rzeczy tu jest, dobra. Ciężko je zauważyć, tak. Na pierwszy rzut oka. Olej do broni. Właśnie, ja bym sobie bardzo chętnie jeszcze chciał skustomizować broń. Albo może kupić coś lepszego. Zobaczymy, chociaż no na razie... Tytoń do rzucia, aha, to już mam max, tak? Na razie pewnie mnie nie stać na jakąś lepszą pukawkę albo coś takiego. Dobra, co mi podniesie zabójczą precyzję? Cygarko, jean, bourbon z Kentucky. Dobra, to jeanu sobie dupnę trochę. Łyczek. Oj, zawsze. Zawsze zabójcza precyzja do przodu. No dobra, ciekawa misja to była. Zdecydowanie. Mówię, teraz mi będzie głupio po prostu stwierdzić, że a, chuj, idę polować. Na Charles przyjedzie mi wpierdoli. O, tu mamy ten. Dług do odebrania, to możemy się tym zająć od razu. Skóra nam już nie zgnije. Coś się wydarzyło? Nie, dobra. Skóra nam już nie zgnije, gdybyśmy mieli żywe zwierzę, to pewnie by zgniło. A właśnie, mam jeszcze skórę węża. Zapomniałem Pearsonowi oddać. A może sprzedam? No, chyba w następnej kolejności się udam gdzieś do Valentine. Znaczy gdzieś do Valentine. No do Valentine po prostu. I może kupię sobie lepszą broń. Bo inną. A te sobie, te co mam już skustomizuję, o ile nie będzie mnie to jakoś słono kosztować. Rozmawiam z okoliczną ludnością, by dowiedzieć się, gdzie przybywa dłużnik. Aha, czyli rozumiem, że go nie ma. Howdy, partner. O, no, ciekawe. A czemu mam wrażenie, że to jednak ty? No dobra, to jednak nie ty. Dobra, chodź tu, chociaż nie mam zbyt szybkiego konia w sumie. Mój koń to pierdolony czołg. Ale za szybko nie pojedzie. Najlepiej by było mijać wodę, żeby się nie spowalniać właśnie, żeby on się spowalniał. Też coś czuję, że to jest dość mocno skryptowana ucieczka. I że chłop się w końcu gdzieś wyjebie. I go dorwę. No, im więcej cię gonię, tym więcej wisisz. Damy radę? Mam cię, frajerze. Chodź. Nie wyszło, jeszcze się w błocie utaplasz. Czyżby? O, co my tu mamy? Mapa skarbów Chica. Aha. Okej.
Gdyby coś mi się stało, tutaj są moje doczesne dobra. Okej, jest jakaś droga. Jest drzewo, w drzewie jest ten. Okej, no dobra. Niech będzie zatem. Sorry kolego, no musisz mieć jakąś karę za zaleganie z długami. No, trzymaj się. A właśnie, jeszcze w razie jakbym nie znalazł, to się wrócę do ciebie. Aha, to mam zaznaczone. Myślałem, że sam będę musiał poszukać. O, i to nawet niedaleko się okazało. O kurde, to ja bym raczej nie trafił. Szczerze mówiąc. Dobra, no przeszukaj teren. No raczej tu, nie? Raczej to będzie to drzewo, czy nie? Niekoniecznie. No właśnie, jest dziupla. No. No i pięknie, długo odzyskany. Dobra, wrócę do chłopa i go uwolnię, chyba że już go nie ma. Kurde, strasznie szybko tutaj dni mijają, no. W Wiedźminie moim utrapieniem był non-stop deszcz. A tutaj chyba będzie noc. Chyba że mogę sobie jakoś rozświetlać drogę, jakąś pochodnią, latarnią, lampką, cokolwiek. Właśnie, miałem jakieś światło. O, no i zawsze coś. A, nie ma już typa. No szkoda. Dobra. Gdzie my jesteśmy? Gdzie my się znajdujemy? Na południu mam kolejne rzeczy. No od Valentine kawałek. No ale są tu rzeczy, którymi chciałbym się zająć, więc jedziemy do rusznikarza w takim razie. Trochę pobocznych rzeczy sobie ogarniemy. A co? Czemu nie? W sumie jakieś ciuszki bym sobie też ogarnął, ale widziałem, że nie ma sklepu odzieżowego w tym. Szkoda, że przy koniu nie mogę zawiesić tej lampy. A czy to coś jakoś faktycznie mi tutaj... no aż tak nie rozświetla. Ale też w sumie z drugiej strony nie jest aż tak ciemno, więc... To jest ta pierwsza, 28 dopiero, może jak się bardziej ściemni, to latarnia będzie miała trochę więcej sensu. Dobra, let's go w takim razie do Valentine. Szkoda, że nie mam gdzieś dystansu chociaż jeszcze pokazanego, żebym wiedział jak daleko jeszcze. Wiecie, w kilometrach, metrach, centymetrach, milimetrach i tak dalej, żebym sobie mniej więcej mógł ocenić, czy jeszcze długo pojedziemy, czy nie. Tam jest domino i ten poczta, widzę, co mówię, no, poczta mnie nie interesuje, bo tutaj nie jestem poszukiwany, nie mam tutaj żadnej grzywny na mnie. O, co się dzieje? O, koń panią przygniótł, a czemu? Co się stało, że się koń... pomóż, przywitaj się. Howdy, partner. Naciska, aby podnieść. Yes, just lift as hard as you can. Oh, thank you. Thank you. No, sure. I could have been stuck here and starved or eaten. No, prędzej zjedzona. You poor dumb animal. A co się stało w ogóle? What'll I tell Mildred? Well, thank you. You need a ride home, ma'am? Oh, yes, mister, please. Thank you. No to zapraszam w takim razie. Do you know Valentine? I live there. No a ja tam jadę. No kurde, proszę. A, tylko pani nie wsiądzie za bardzo, bo mam skórę bizona. Mam? We'll need to go on a horse. My leg can't handle the walk. Mam pomysł. Kurde. Lipa. Nie da się tak. No trudno. No nie chcę zostawiać tej skóry, no ale kobiety też nie zostawię. To wsiadaj pani. No szkoda, że nie mogę jej sobie
Właśnie na lasełko zgarnąć. No dobra, no. Więc spróbuję tu przyjechać potem. Gdzie to jest mniej więcej? Sobie... O, tu w sumie tak, Valentine ma mam zaznaczone, a ja sobie wezmę... Nie, fuck. Ja sobie pyknę mój znacznik. O, i najwyżej. Po wszystkim spróbuję tu przyjechać i zobaczyć, czy ta skóra nadal tu będzie. No bo kurna, Charles mnie zajebie, jak ja wrócę bez tej skóry. Zaraz bym powiem, że kobitkę podwiozłem i skórę zostawiłem. Bizon życie stracił. I'd borrowed a friend's horse for the trip. See, my husband... Well, it's just me and my boy now, and it's hard to find work. I'm sure it is. A good opportunity. That's what I'm looking for. Not much work for a woman with a boy to raise. I won't work in no saloon, but I've got sharp eyes and quick hands. I was hoping to get a job working as a seamstress. A wealthy man said he'd pay me for the work. Sounds promising. Also doesn't sound real. Oh, you may be right, I suppose. He said he'd provide room and board for me and for my child. He wanted to meet me first. I'd be careful with offers like that, ma'am. I can't afford to dismiss offers like these, even if they do seem... odd. Just be careful is all I'm saying. I may not have another opportunity like this. Now I'll have to pay Mildred back for her horse. It sure sounds like you're in a hard position. You finding me is the only good thing that's happened to me in a long while, sir. No cóż, ja ci nie pożyczę. Koń pewnie drogi, więc raczej ci hajsu nie dam, ale mogę cię podwieźć do Valentine. Możesz tam se dalej, nie wiem, życie układać. Ale faktycznie, oferta Szemrana, no. Trochę już mi się ten kojarzy. Kojarzą ogłoszenia gdzieś tam na Eliksie, że wynajmę mieszkanie kobiecie w wieku powiedzmy 20-30 lat za darmożkę, ale raz w miesiącu będę przychodził i tego szmegel fą fą fą. No kurwa, brzmi jak prostytucja z dodatkami, nie? Ale no niestety są takie oferty i obawiam się, że mają też wzięcie. Gdyby nie miały, to raczej by takich ofert nie było. No pani, ja wiem, że kawałek, przecież ja znam Valentine, nie? Ej, ta noc wyjątkowo jasna. Poprzednia, w poprzednim odcinku była taka kurna ciemniejsza, no ale dobra. Logiczne, no. Raz księżyc świeci bardziej, raz mniej, a ja się będę i tak musiał przekimać, bo widzę, że wszystko pozamykane i w sumie co się dziwić. Naiwnym było myśleć, że będzie cokolwiek otwarte, poza salonami. For all your help. You're a good man. Nie mam problemu. O, pierścionek dostałem, nieźle. Dzięki wielkie. Dobra, no to nic, to przywiążę sobie konia pod hotelem, bo zamierzam i tak tu nockę spędzić. I najwyżej rano sobie ogarniemy. Sprawdzę w tym, w sklepie wielobranżowym może tam będą ciuchy jakieś, jakieśkolwiek, może nie jakieś niesamowite, ale może cokolwiek chociaż będzie, a na razie jeszcze skoczmy sobie. Howdy, partner! Okay there. I ze mnie miły cowboy. To nie ja jestem tym, który już tu dwie burdy spowodował. A co to za ekscentryczny jegomość? Mhm, fajna czapka z szopa, dobra. Idę się napić. Panie, zjedz? O, też bardzo chętnie. A, orzeszki. No kurde, orzeszki do zagrychy? Jak najbardziej. Barman, napoje. O, whisky. Pyk.
Pijemy? Mam coś wcisnąć? Samo się wypije? Wypij jednym haustem. Pewnie, że tak. Nie będziemy się cackać, prawda? Co mamy do jedzenia? Gulasz z wołowiny, pieczeń jagnięcą. Gulasz brzmi dobrze. No, pojadłem. Wiem, jak tu marudzi w ogóle. Tu się coś jeszcze wydarzy? Dobra. Idziemy się przekimać w takim razie do rana i... Ogarniemy sobie broń. Ten najebany jestem? Ja nie, ale ten tutaj? Coś czuję, że coś tam się jeszcze odjebie dzisiaj w tym salonie. No ale dobra, to już jakby nie mój biznes. A co ciekawe, ten, czy ja rzeczy z Bizona mogę u pana rzeźnika tutaj sprzedać. Hello, kąpiel, o kurna, nie no, pokój bym poprosił. Wynajmujesz pokój, możesz w nim zapisywać postępy, przebierać się lub schować broń w schowku na broń. A spać? Bo nie ukrywam, głównie o to mi chodzi. Żeby się po prostu przekimać. O, to jest ten pokój, w którym ja wyjebałem drzwi. A sprzątnęli tego gościa, chociaż sprzątnęli, bardzo dobrze. Dobra, śpi. Południe, a nie mogę do... No dobra, niech będzie do południa. No wolałbym do rana, ale pewnie jest za mało czasu już po to. Pewnie są jakieś z góry ustalone godziny, do których można się... W sensie, ile można spać. Przeważnie jak było, że do świtu, to że 6 godzin, więc... Pewnie musiałbym utrafić akurat w odpowiednią godzinę, żeby się do świtu... przekimać. No ale... Południe też jest dobre. Dobra, mamy parę sklepów jeszcze do odwiedzenia. Jak tam moje rdzenie? Bardzo dobrze. Moje i konia. Bardzo dobrze. Właśnie, jeszcze możemy zajrzeć do stajni, zobaczyć, czy ja konia mogę jakoś sobie upiększyć. Bo siebie upiększyć. Mike, co ty robisz? Co ty wyprawiasz? Chyba za dużo Wiedźmina, żeś się kolego naoglądał, co? A w sumie wielobranżowy jest tu, to niepotrzebnie konia odwiązywałem. No już go nie będę przywiązywał, tyle sobie poczeka. Howdy. Gdzie tu się wchodzi? Proszę bardzo. Excuse me. What the hell? Dobra. Dzień dobry. Howdy. Have a look around. Have a look around. Dobra. Panie sprzedawco, przejrzyj katalog. Czy ty masz, pan, jakieś zapasy, remedia, amunicja, wędkarstwo i polowanie, ubrania? O właśnie. Stroje, kapelusze, odzież wierzchnia na przykład. Co my tu mamy? Aha, no dobra, są jakieś rzeczy. $11, $9. Nie tak źle jeszcze. Klasyczny płaszcz, to w sensie, dobra, no nie są jakieś turbo drogie te rzeczy. No mnie by jakiś płaszcz interesował na przykład. Czy ja mogę... Obejrzyj. O, ty, ładny. Podoba mi się. Płaszcz surdutowy to był, tak? Dobra. Płaszcz strzelca. Też fajny. O kurde, trochę mi tu zajmie chyba. Ale to brzmi jak coś, to żeby zrobić... O nie, źle. Odzież wierzchnia. Tak brzmi jak coś, żeby zrobić poza odcinkiem. A ten? Sfatygowany to, no właśnie, to brzmi na sfatygowany. To niekoniecznie. Ale ten, surdutowy i płaszcz strzelca, brzmi naprawdę nieźle. Dalej mamy koszulę. Z koszuli jestem w miarę zadowolony. Z kamizelki chyba też, tylko bym sobie płaszcz... O, i spodnie ewentualnie, dżinsy na przykład. No to są dżinsy. Howdy! Nice, szkoda, że takie podarte trochę, ale... Wszystkie spodnie. A, tu mogę sobie przeglądać. Nie muszę katalogu przeten. Spodnie rancherskie, różne kolorki, tak? Ja jedę. Dobra, dobra. To w następnym odcinku się zobaczymy bardzo mocno wystylizowani już.
Dobra, no to trzymaj się, a ja chciałem sobie jeszcze zobaczyć właśnie jak to wygląda, jeśli chodzi o broń. To ja tam mogę sobie ogarnąć, kupić, wymienić, sprzedać, przerobić, ulepszyć, upiększyć i tak dalej Ludzie to sobie gadają, żyją, miasteczko żyje, nieduże, a żywe. Nie wiem. Kim wy jesteście? Listen, friend, I know I can never repay you, but how about you head over to the gunsmith? No. And pick out your choice of item. Okay. On my tab. Oh, fuck, damn. With him being sent straight from the Almighty to save my life. No dobra, kolego. To jak ma... Słuchaj. Ja tu mam broń za darmo. Norbert, huh? Well, he's good for it. About all he's good for between the two of us. Well, take a look around. Find something you like, I'll put it on his tab. God damn. No to dawaj, przejrzyj katalog, a modyfikacją zajmiemy się później. Fuck, karabiny mnie chyba interesują. Bo karabin powtarzalny mam, strzelbę mam, rewolwer mam. Co my tu mamy? Lekki sztucer, Springfield. Springfield brzmi fajnie. Karabin czterotaktowy, zablokowany, nie wiedzieć czemu, a szkoda. Abym chciał. Karabin z zamkiem obrotowym, karabin Carcano. Shit. Dobra rzecz, to już mamy co? Dubeltówka, to już mamy strzelbę. No dobra, no to ten Springfield chyba mnie interesuje, nie? O co my tu mamy? Lekki sztucer, duży zasięg, szybkostrzelność, przeładowanie i celność. No ależ Springfield ma damage. Dobra, to ja chcę Springfielda w takim razie. Nice. Wyczyść broń. No to co, jedziemy dalej. Elementy. Lufa, gwint lufy. Gwintowanie za 18. Aha, nieznacznie zwiększa się zasięg. Dobra. Celownik mechaniczny. Ulepszony celownik. Zwiększona celność. Celownik optyczny. O, luneta. Okej. Kolba. Proste słoje. Tu się nic nie zmienia. To jest chyba tylko wzgląd wizualny, nie? Nie, no taka podstawowa brzmi ładnie, osłona, znaczy brzmi ładnie, wygląda ładnie, osłona skórzana, nie dziękuję. A jeśli chodzi o styl, właśnie, metal, lufa. Oksydowana na niebiesko, o, dobra. Obudowa. Ogólnie połączenie czarnego z drewnem to jest po prostu rzecz, którą ja uwielbiam. Połączenie ciemnego metalu z drewnem, więc nie wiem, czy tak tu sobie tego nie ogarniemy. Może tam ze złotym spustem na przykład. U, 35. No, tylko jak ja to wezmę... Aha, bo mam wszystko... Aha! 30... Czekajcie, czy ja dobrze rozumiem? Dobrze, aha! Czyli ja sobie już wszystko ustaliłem na ten właśnie czarny kolor. I to jest łączna cena. 34,65 za wszystkie czarne elementy. A, no dobra, to ma więcej sensu. Myślę, że 35 jedna rzecz kosztuje. No dobra. Okej, ale na razie weźmy ten wstecz. Co tu jeszcze mamy? Grawerunek. Wow. Ja jebie, ile rzeczy. Ryty? Ryty, tyty? Shit. Jaka zajebista rzecz. Skóra, nic, lakier, kolba, damn. Dobra, ale to na razie ten, na razie tak. No i amunicja to... nie, amunicja w sumie mogłaby się przydać, ale to za chwilę. Czy ja kolejną rzecz mogę sobie wziąć za darmo? Nie, no to już są, ale lekki sztucer jest za darmo z tego co widzę. Z jakiegoś powodu. I don't know why. Dobra, karabinek. Aha, nie mogę, dobra, to w takim razie. Jak mogę, dobra, amunicja jeszcze do karabinu bym sobie chciał kupić.
Lekki sztucer, karabin, amunicja zwykła. Kup. A nie mogę kupić od razu maksymalnej ilości? Dobra. Karabin powtarzalny, amunicja zwykła, też sobie uzupełnię. Rewolwer, amunicja ekspres. Pudełko z amunicją, które ma niezwykłą moc obalającą. Aha, a szybka na przykład? Pudełko z szybką, która zadaje większe obrażenie na długim dystansie, ma większą penetrację. O, okej, dobra, nie, na razie zwykłą. Aha, rewolwer mam max. Aha, czyli tak, amunicja szybka, większy zasięg. Celniejsza na długim dystansie i większą penetrację, albo amunicja, która obala. A do lekkiego sztucera mam jeszcze amunicję na szkodniki. Polowanie na bez uszkadzania skór, o. Okej. Okay. Strzelba, amunicja zwykła, strzelba breneki. Pudełko z brenekami, które rażą wrogów z potężną siłą. 18 nabojów. Wow. Dobra, to do strzelby też sobie uzupełnię. I chciałbym właśnie wrócić do... jak tu ją pana mogłem... O, modyfikacja broni. Rewolwer, karabinek powtarzalny, obrzęd dubeltówka. Nóż myśliwski też mogę sobie zmodyfikować. A, też mogę... wszystko czarne. Dobra, dobra, dobra. Dobra, ja bym chciał zobaczyć karabinek powtarzalny. Chyba najczęściej będę z niego strzelał. Wyczyść broń. A dobra, wyczyść mi od razu, czemu nie? Elementy, lufa, aha, gwint lufy to będzie to samo, celownik, taki, sraki, owaki, kolba i osłona, dobra. Styl, o to mi chodziło, metal. Weźmy sobie wszędzie czerń, jak to będzie wyglądać. Oddal. A tu mam spust, no jakiś element na przykład złoty, nie, ten złoty aż tak bardzo się... O! Dźwignia złota brzmi dobrze. W sensie wygląda dobrze. Nie, całość, znaczy w sensie obudowa. Nie, lufa też nie. Ale złota dźwignia? Dźwignia albo spust. Taki delikatny element bym chciał. Ha, to jest złoto. To jest mosiądz. Ej, mosiądz też spoko. Nie, celowin nie. Dźwignia. A złota dźwignia? Ej, trochę pajęsiarska. Ale mosiężna? Czemu nie? O kurwa, wziąłem wszystko. No dobra, to już tak musimy zostawić w takim razie. Grawerunek. Aż co, że nie ma możliwych? A, no trudno. Dobra, tu się zastanowię. Drogie rzeczy to są. Ryty. Tu bym chciał... Mój znak zodiaku, myślę, i chyba każdą ewentualną broń. Jeśli będę miał możliwość, to chyba właśnie coś takiego sobie wezmę, więc czemu nie? Niech będzie spersonalizowany ten, skóra, lakier. Oddal. Tu bym chciał coś właśnie takiego... Chyba takiego właśnie bym coś chciał. Ciemne też spoko, ale wtedy za bardzo się zlewa z tym wszystkim. To reszta musiałaby być mosiężna na przykład. Żeby jakoś fajnie odbijało. Ten... Albo ten. Ten pierwszy chyba. Ten na samym początku. To. Tak myślę. Mhm. Dobra. Fajnie, no to... musicie oglądać takie rzeczy, przykro mi bardzo, no, myślę, że ci, co znają Red Deada, to wiedzą, na co się pisali. Jaki rewolwerek. Dobra, starczy na razie, resztę sobie też ogarnę, tak samo jak ciuszki, poza odcinkiem. Mam tę moją, nie mam. Aha, no tu nie będę wyciągał broni, jasne, że tak. Kurwa, Mike, ale żeś się uświnił. Coś ty zrobił. Dobra, bo my musimy jeszcze skoczyć do tej. Do stajni, bo chcę sobie też siodła ogarnąć. Bo ja się tutaj customizuję, ładnie wyglądam, ale Mike też zasługuje na to, żeby ładnie wyglądać, więc chcę mniej więcej zobaczyć, co i za ile mogę tam, ile mi jeszcze hajsu zostało? 100 dolków. No to kurde, za dużo chyba nie dam rady sobie poulepszać. Ale sprawdźmy.
Chociaż cokolwiek, kurna, do następnego odcinka już będę tak odjebany razem z koniem. Gdzie by to było? Tu? Jest, dobra, wyposażenie siodła. O kur... to jest dobre na takiego konia, to musi być takie... ogromne. Siodła kupione wcześniej, co to znaczy? Nowe, no pasa. Ty, ładne. Tempo. Aha, od siodeł też zależy. Zależą statystyki. To ja nie wiedziałem. Standardowe, ulepszone. A to jest takie i nie mogę go customizować. Dobra. No nie wiem, ciężko stwierdzić, czy mi się tu któreś podoba jakoś tak szczególnie. No to jest na pewno spoko, nie? Standardowe, ulepszone. No ale dobra, no jakieś tam zmienione mam. Co my tu jeszcze mamy w takim razie? Yuki. Standardowe, ulepszone. Aha. No co najwyżej mogę sobie kolorek zmienić. Albo założyć trochę większe. Dobra. Strzemiona, wyższe jakości zwiększają szybkość. A czemu nie mogę? Czemu mam zablokowane? A inne siodło jak sobie założę? Jest jakieś, które ja już mam? To najbardziej podstawowe? O. I tu mogę sobie zmieniać na przykład? O, tu mogę już strzemiona i tak całą resztę. No to wolałbym w ten sposób. Nie? Nie, jakieś tam gotowe już z góry założone. Cholera. Nie znam się na tym. Różki? Czym są różki? A, tu... Ile rzeczy! Kaczy dziób. Diablo. Goddammit, ile rzeczy. To jest derka? A, to jest to podsiodło. Dobra. Chryste, panie. Śpiwór sobie wybrać mogę. Płócienny śpiwór. Wyściełany. No, wyściełany już wygląda i brzmi dobrze. Coś jeszcze? Nie. To tylko tyle. No dobra, to w takim razie to mi się wszystko zmienia. Dobra, weźmy to. I teraz co ja mogę tutaj sobie? Yuki i śpiwory tylko. Dobra. Zmienię sobie śpiworek na... Nie wiem, w sumie kurna jaki. Może nie, no ten podstawowy taki trochę brzydki. Niebieski sobie weźmie. Płócienny, nie, wełniany. Nie, wełniany też nie najgorszy. Ale już mam, dobra. Okej. Kup konia? Macie jakieś nowe? Ej. Ten mi się podoba. No, holenderski gorącokrwisty. Najdroższy oczywiście, ale wygląda ładnie. Dobra, ale no nie stać mnie. Nie mam $400 na konia. O, jaki kurde Mike zadowolony. O, i wyczyszczony od razu. Przy okazji, dobra, moi drodzy, to był bardzo nieśpieszny odcinek, zbyt wiele się nie podziało, ale musicie być gotowi na takie rzeczy. Ja tą grą mam zamiar się zachwycać do absolutnego maksimum. No dobra, to co? To ja idę się przebrać, idę sobie skustomizować bronię na tyle, na ile mi hajs pozwoli. A nie, jeszcze jedną rzecz chciałem sprawdzić. Więź z koniem, proszę bardzo. Dawano chudby, to przytrzymaj X i użyj... Nice, możemy sobie dreptać na bogi. Na bogi. Na bogi! Możemy dreptać. Dobra, panie rzeźnik, co ja tu mogę panu sprzedać? Jestem ciekaw, czy ta skóra bizona tam jeszcze cały czas leży. Sprzedaj. Co my tu mamy? No trochę mam. Mam tego węża w idealnym stanie. Jak on... Aha, on spadł i sam się zabił. Dobra. Łykowate mięso mogę ci sprzedać. Całe, myślę. O, jeszcze jakąś skórę węża mam? Nie wiem skąd. Dobra wołowina, to sobie zostawię. Róg bizona i solona wołowina. Przywraca część jedzenia. Ale to mogę zjeść, a róg bizona sprzedam. Na to sobie zostawię, bo sobie przygotuję najwyżej. Dobra, moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę, albo suba, albo jedno i drugie. Ja dziękuję bardzo wszystkim osobom wspierającym kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć.